Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo się cieszymy, że możemy się z Państwem spotkać, bo czasy, jak wiadomo, różne. No, trzeba przyznać, nastąpiło pewne przesilenie wiosenne, zarówno w tym roku, jak i dwa lata temu. I pomyśleliśmy, że rozpoczniemy wobec tego utworem, który pozwoli nam o tym zapomnieć. Utworem Sielanką. Wiosna w górach. A przepraszam, Michale, bo ty taki goły, może byś jednak coś założył? O właśnie, już. Wiosna w górach, wiosna w górach, a właściwie góry w wiośnie. I gaz w górę, i prąd w górę, i benzyna wszystko rośnie. I chodząc sobie po hali, zamiast góralu, czy ci nie żal? Będziemy sobie śpiewali, z każdym cepem, każdy góral. Precz za Ural. Pierwsze krokusy już w Chochołowskiej mienią się jak siny dywan. Świstaki świszczą, że chyba ruskim nie idzie ta ofensywa. Skarczą kozice nad czarcią percią, kozy, koźlątka i capy. Beczą, że się spotkają z niechęcią, kiedy tu wrócą kacapy. Wiosna w górach, wiosna w górach, a właściwie góry w wiośnie. I gaz w górę, i prąd w górę, i benzyna wszystko rośnie. I chodząc sobie po hali, zamiast góralu, czy ci nie żal? Będziemy sobie śpiewali, z każdym cebrem, każdy góral. Hej, Budynie, hej, Budynie, idź precz za Ural. Niedźwiedź się zbudził, więc w pierwszej chwili na szamę w doliny schodzi. Lecz w roku tym Ruscy nie naśmiecili, a więc pochodzi na głodzie. A w Poroninie płacz po Leninie, co koniunkturę napędza. I prośba przyjedź, przyjedź Putinie, damy ciupagę i księdza. Wiosna w górach, wiosna w górach, a właściwie góry w wiośnie. I gaz w górę, i prąd w górę, i benzyna wszystko rośnie. I chodząc sobie po hali, zamiast góralu, czy ci nie żal? Będziemy sobie śpiewali, z każdym cebrem, każdy góral. Idź na chuj za Ural, idź na chuj za Ural. Hej Putinie, hej Putinie, idź precz za Ural. Arię Jątka wyśpiewał dla Państwa baryton bagienny Michał Rukrza. Tak, proszę Państwa, miałem tą przyjemność, a teraz cóż. Zastanówmy się, co to będzie, tak? Co będzie jutro? Oczywiście każdy z nas się nad tym trochę zastanawia, bo no czasy są troszkę, powiedzmy sobie, niespokojne, tak? No a co będzie? No nie wiemy, co będzie. No nie wiemy, co będzie, tak? Wiemy, co jest teraz. A co jest teraz? Teraźniejszość, tak? To znaczy ta teraźniejszość, o której przed chwilą powiedziałem, była przed momentem, teraz to już jest przeszłość. Teraz mamy nową jakby teraźniejszość, o której mówię. To znaczy teraz, jak o niej mówię,
to ona już też stała się przeszłością, tak? Więc teraz mamy, że tak powiem, nową teraźniejszość, jeśli chodzi o dokładność. To znaczy mieliśmy przed chwilą. Teraz jak o niej mówię, to jest już przeszłość. Może zostawmy tą teraźniejszość, bo to jest trudny temat. Zastanówmy się faktycznie, co to będzie. Co będzie jutro? No najprawdopodobniej, miejmy nadzieję, przyszłość, tak? Chociaż no, prognozy są różne. Na przykład prognoza pogody, którą przedstawi Dominika Dobrosielska. Pogoda! Dobry wieczór, proszę Państwa. Zapraszam Was na codzienną prognozę pogody, którą przedstawię ja, Dominika Dobrosielska. I dzisiaj dowiemy się, czy słonko, czy deszcz. Spójrzmy na mapę. Proszę o wyświetlenie mapy. Gdzie jest mapa? Projektor się zepsuł. Znaczy źle go zaprojektowali. Żartujesz? Dziś w kraju... Znasz li ten kraj? Dziś w kraju pada. Padają głównie małe przedsiębiorstwa, ale jak już sobie popada, będzie nowo i ładnie. Mimo że za oknem zieleń, to opadające z bezradności witki są zwiastunem jesieni. Jesieni średniowiecza. No, mówiłem, że nam zrobią z duchu. Ciszej tam. Nad tą trumną. Proszę Państwa. Czy to jest właśnie ten moment, czy to jest ten czas na codzienną zagadkę prowadzącej? Powiedzcie mi, co ma łyżka wspólnego z jesienią? Wiecie, nie wiecie, wiecie, nie wiecie, a czas tyka, 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 tyka. Sienią je! Jesienią. No powiedziałam przecież, nie? Wróćmy do prognozy pogody. Niebawem wyż podatkowy przesunie się nad Skandynawię, a do naszego kraju napłynie niż podatkowy zwany gorzej niż w Grecji. Temperatura wzrośnie, szczególnie na ulicach, przez co przewidywane są lokalne podpalenia, które nie wpłyną znacząco na regiony wiejskie. Natomiast słońce narodu będzie chwilowo niewidoczne z powodu zaćmienia kolejną aferą. Wróci, gdy znów pojawi się tęcza. Spójrzmy jeszcze na Europę. Żeby nie kończyć naszej prognozy pogody pesymistycznie, mam parę dobrych wiadomości. Ocieplenie klimatu postępuje, lodowce dopnieją, będzie więcej wody. Dzień dobry! Szanowni Państwo, z racji, że koledzy, to znaczy koleżanka i kolega się przebierają teraz, została mi narzucona rola konferansjera, takiego, jak to mówią po warszawsku, Andrusa, więc chciałem, no mam tutaj taką narzutę, o, może tak zacznę, mam tutaj taką narzutę, którą to narzutę sobie teraz narzucę. I ta narzuta narzuca nam taki, powiedzmy, kontekst, taki kontekst może troszkę epokowy, to znaczy nie chciałbym Państwu niczego narzucać. Może zróbmy tak, że ta narzuta wprowadzi nas, to znaczy w momencie, kiedy ją sobie narzuciłem, przedzierzgnąłem się troszkę może w takiego, jakby to powiedzieć, pozostawię to Państwu, sami Państwo ocenią. Można powiedzmy tak, przeniesiemy się troszkę w czasie, albo nie. Chociaż kto wie, przed Państwem Robin Hood 2022.
Ja przepraszam, żeśmy pana zatrzymali. Zwłaszcza, że dyliżans widać pierwsza klasa. Lecz pan zrozum, nam się budżet trochę wali. Ciut za szybko się skończyła nam ta kasa. A my przecież wspomagali choćby dzietność. Albo jak kto nie wyrabiał do pierwszego. Spytasz pan, kto tę ustawę zrobił świetną. Mały Johnny! Jeśli wąty, to do niego. A pan przecie sporo jeszcze ma w sakiewce. A w dodatku jeszcze pan się chwalił daczą. Więc niech pan nam nie tłumaczy, że pan nie chce. Wątpliwości takie dzisiaj mało znaczą. Zresztą spójrz, co robi nasz Zbawca. Patrzysz, czyste ręce robię ład. Ład? Ład? Nie ład. Nie ład? Nie nieład, tylko ład. 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 Robię ład, by wam się lepiej żyło. Nam się zdaje, że my wszystko to rozdamy. Na potrzeby nasze. Znaczy społeczeństwa. Pan popatrzysz, listę potrzeb tutaj mamy. Broń nas, panie, byle nie na bezeceństwa. Dekret o rozwodach, waty, prohibicja. Wyrównanie, co by biedny był bogaty. Z pana sakwy to nie jedna inwestycja. Się nie uda. Ale ktoś zarobi na tym. Pan się nie martw, zostawimy parę groszy, także jeszcze pan dożyjesz do pierwszego. Droższe ceny. Znaczy lżejszy będzie koszyk. Jak zabraknie, wymyślimy coś nowego. Zresztą spójrz, co robi nasz Zbawca Robin. Robin Hood. Zostało więcej. Robin nie jadł, by dla nas wystarczyło. Robin Hood. Pan patrzysz, czy czyste ręce. Robię ład, by wam się lepiej żyć. Robin nie jadł, by dla nas wystarczyło. Robin Hood, pan patrzysz, czyste ręce. Robin ład, by wam się lepiej żyło. Czas się żegnać z tą balladą, smutną śpiewką. Zejść na ziemię z tej fantazji i ułudy. Bo co będzie, gdy się skończą ci z sakiewką? To co poczną nam. Co poczną? To, co poczną nam. Ale co poczną? Współczesne Robin Hoody. Robin Hoody. Współczesne Robin Hoody. Robin Hoody. Współczesne. Thank you.
Michał Ruksza, Dominika Dobrosielska, Przemek Mazurek. Klub Szyderców. Sam się zapowiedział.